Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj jest specjalny dzień, dzień koncertu. Od rana na nogach musiałem umyć głowę, przygotować się i muszę spakować wszystkie rzeczy, które biorę ze sobą. W garderobie już jest przygotowany mój strój, tutaj flakówka. Jest to koncert Moja Historia, w związku z tym mam dzisiaj jasny garnitur, białą koszulę. No i oczywiście buty, potem wam to pokażę w garderobie. Wszystko to biorę ze sobą. W moim plecaku mam sprzęt. Oczywiście dokumenty, które mi są potrzebne na koncert, umowy i tak dalej. Mój iPad, który służy mi jako pulpit do nut. Co tam jeszcze jest? Gimbal, bo może się przyda do kręcenia jakichś ujęć na próbie. Okulary na noc, żebym mógł zdjąć szkła kontaktowe. I co tam jeszcze jest? O, ja cię. O, oczywiście ładowarka, bo w każdej chwili muszę mieć możliwość naładowania iPada i telefonu. Idziemy dalej. Czekam na naszego koncertowego busa, który niedługo przyjedzie, żeby to wszystko zapakować i wyruszyć w drogę. Dzisiaj jedziemy do Ostródy. Mamy koncert w amfiteatrze, jest piękna pogoda, na szczęście. Pierwszy koncert po wielu, wielu miesiącach braku koncertów. Bardzo się cieszę na to spotkanie z publicznością. Bus już na mnie czeka, ja ostatnie zakupy zrobiłem i wchodzimy. Czekajcie. O! O! Jest. Czekajcie, wchodzę. Wow! Ciężko się otwierają drzwi. O, dziękuję bardzo. A, tu jest moje miejsce, miejsce prezesa. Nikt na nim nie może usiąść. Grozi za to kara. Grozi za to kara naprawdę poważna. No dobra, to jedziemy w takim razie. O, w drogę na koncert. Zrobiliśmy przystanek w centrum. Zabieramy resztę ekipy. Czekamy, aż przyjdą do nas. Cała ekipa już jest w komplecie. Możemy wyruszać na koncert. Jesteśmy już w drodze do Ostródy. Widzimy się dzisiaj wieczorem na koncercie. Do zobaczenia. Wiecie, czego najbardziej się boję podczas wyjazdów na koncert? Nie tremy, ale jakichś nieprzewidzianych okoliczności. Na przykład dzisiaj po drodze był karambol i straciliśmy pół godziny stojąc w korku. I to są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Musimy teraz bardzo gonić czas. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji benzynowej, żeby skorzystać z toalety i pędzimy dalej. Wreszcie dojechaliśmy. To tu, tak? No dobra, to otwieraj, Robert. Jecha! Tak jest. O! Przyjechaliśmy do... Czekajcie, wezmę te... Dzień dobry. O! Dzień dobry, szefie. O! I to jest słuszne powitanie. Jesteśmy już pod amfiteatrem i wchodzimy zaraz na miejsce. Nie wiadomo, idziemy do garderoby. Gdzie będzie to? Gdzie to będzie? Dzień dobry. Potknąłem się o solistkę. Idę za wami, zaraz zobaczymy, gdzie jest garderoba. Idziemy, idziemy. W ręku flakówka, plecak na plecach. Ale korytarz. Cześć! Garderoba. Tak to wygląda. Pójdę się zorientować, gdzie jest scena. Dzień dobry. Prosto, prosto. Okej, okay, dobra. Schodki na górę. Idziemy. O, chyba dobrze trafiłem.
Jest. Jaki ładny amfiteatr. Fortepian już przyjechał. Pięknie. Dobrze. Tu mamy ładny widok do sceną jezioro. Będzie pięknie. Jesteśmy już w Ostródzie. Bardzo piękny amfiteatr. Za mną piękny widok na jezioro. A przede mną miejsce dla publiczności. Słuchajcie, zaczynamy próbę. Ja jestem przy fortepianie. Z tyłu są muzycy. A tu się szykują soliści. Czeka nas teraz 1,5 godziny. Musimy na chwilę przerwać próbę, ponieważ rozpętała się burza z deszczem. Zalewa instrumenty. Wiatr siecze. Deszcz siecze, przepraszam. A wiatr zawiewa. No i po prostu musimy chwilę zrobić przerwy, bo inaczej instrumenty nam zmokną. Może pójdziemy na obiad przez ten czas. Tak sam jest. Ten czas, kiedy trzeba zacząć się ubierać na koncert, buty już sobie przeszykowałem. Teraz czas na garnitur. Trzeba wyjąć z frakownika koszulę, garnitur i się ubierać. Jestem już ubrany, gotowy. Czas iść na występ. Publiczność czeka. Muzycy już weszli. Czas zaraz na mnie. Poczekam, że Jacek zacznie grać. Zmęczony, zmachany, ale szczęśliwy. Fajnie, że można było się spotkać na żywo. Mam nadzieję, że i z wami spotkamy się wkrótce na naszych koncertach. Zaraz wracamy do domu.